Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. 21 września roku pańskiego wiadomego. A dzisiaj będziemy sieli jęczmień i przeżyto. Zobaczcie, na testy dojechały, pan Izydor już chodzi. Na testy dojechały wczoraj takie sprzęty jak siewnik i ATO. Ale dzisiaj ATO siać nie będziemy, bo pola są za małe, szkoda mi tam nakręcać, a znajomy, który kupić chce to ATO, ma przyjechać sobie wziąć u siebie, potestować, ja będę robił później, ale musimy to odstawić, żeby tu się zatankować. Prawie jest złożony, mam ogarnięte. Jeszcze nic nie wiem, więc nic Wam nie powiem, wiem tylko, że domyślam się, że dziobosek jest, jak zarzucił siewnik do zabezpieczania siewnika na transport. Głębokość orki, talerze, widzicie tutaj, orki talerzowania. Robimy sobie tutaj. Wczoraj sąsiadowi na polu przypróbowałem, jak złożyliśmy, bo wszystko było z dyszel poskładane metodą prób i błędów. I zastanawiam się tylko, bo nigdy tym nie jeździłem, jak będę jeździł, będę widział, dokąd sięga siewnik, że nie musimy mieć znaczników, a przy siewniku znaczniki mamy, to jak ten przewód hydrauliczny do znaczników pociągnąć tak daleko do ciągnika. Ale być może to się jeździ, kto z Was ma, to pewno wiedzieć tam po swojemu. Cofnijmy go, postawimy, słuchajcie, sobie na boku, żebyśmy mogli się tutaj zatankować. Mam już tutaj ogarnięte hydropak, talerzówka w dół. Możemy regulować, tam widziałem sobie na tym dziurami na zaczepie, jak ma wysoko podnosić talerzówkę, ale to jak będziemy się słuchajcie bawić tym, to będziemy wtedy sobie to ustalać. Myślałem, słuchajcie, żeby taki zestaw sobie kupić, ale wypróbuję go w późniejszym terminie na mniejszych polach, zobaczymy, czy wizytujemy się na SN-a. A spokojnie. Dowiedziałem się, co jak ustawić, bo byłem zielony całkowicie. Już sypiemy sobie te ziarka. Firma Wronkowski na swojej stronie ma taki fajny przelicznik. Dawaj, no. O, całkowicie wepchłem to. Teraz wystarczy chyba. To się pewnie zaczepia za coś, ale tak jak widzicie, tu jest podane, bo to jest materiał demo. Siła kiełkowania 98%, masa 1000 nasion. I norma siewu 260 nasionek na metrze kwadratowym. I tam jest taka tabelka, gdzie wpisujemy wszystkie te dane i wychodzi nam, ile na hektar powinniśmy tego materiału wysiać. Czyli w moim przypadku tam wychodzi 120 kg, ja zawsze robię troszkę więcej, więc robimy 130 kg. Tylko żeby trzeba patrzeć, nie mnie pomieszać, bo tu jest tełto pod spodem. Już. A ten jest... Ile worków? To też jest tełto, czy to jest tełto? Co by nam nie brakło tego? To może 120 kg oni zalecają. Wiesz, bo jest worku 40 kg z tego, co patrzę, nie? 40 kg pisze. A tu już jest tełto. Czyli 120 kg. 120 kg zalecają oni według tego. Wejdziemy sobie w tę stronę jeszcze raz. Musimy zmieścić tu troszeczkę. Wstawimy tak, po 20. I zobaczymy, ile nam wyjdzie w próbie kręconej tych nasion. Do rzepaku przedwschodowe to są. Można? 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14. Tak, tak. Gdzie jedna głowa? Słabo leci, co? I próba do dupy. Kamemu. Dobra, jest. Witam Was na polu.
ustawiliśmy, słuchajcie, żeby tam nie majączyć wam, 124 kg na hektar, to jest sporawo, ale też, że dzisiaj już nie jest taki mocny wczesny termin siewu, dlatego siejemy 124 kg naszego jęczmienia Ryki, który wyhodowany jest w Szwecji, ale jak widzicie, firma Wrakowski go jest dystrybutorem. Dobra, już ogarnąłem mniej więcej wszystko. Ciach. Jak widzicie, już też sporo zasiałem z hektarek. U kogoś widziałem na YouTubie, słuchajcie, pomocnika w postaci kija włożonego w zaczep, żeby łatwiej było sobie jechać prosto ciągnikiem na znacznik. Pan to steruje i sobie obserwuje, pomaga. A my działamy. Wiadomo, każdej nowej maszyny człowiek musi się nauczyć. Więc ja też się uczę. Wydaje mi się, że idzie w miarę wyzwanie. Ktoś powie, że to nie filozofia, a rozumiem. Szanuję to, ale każdy, mówię, każda nowa maszyna, jest tam coś inaczej. Człowiek przyzwyczajony, słuchajcie, do swoich starych rozwiązań gdzieś tam. Będziemy się list ATO, znowu trzeba się będzie czegoś nauczyć. I siedzi do góry znaczniczek. Zabroteczka. Zależy mi na czasie, też się w miarę spieszę. Mam wezwanie na policję na godzinę 14, ale to będzie cała historia, którą wam opowiem, związana ze sprzedażą bydła, w sensie krowy. Mając krowę, może stać się przestępcą. To będzie cała historia, którą wam opowiem. Się zapomnieć o znacznikach, słuchajcie. Tak mówiłem z racji, że jęczmień wydał mi bardzo fajnie. Chyba na dłużej zagości na moich polach. Pole bez słupa, ale pole, słuchajcie, z klina. Także też jest takie fajne, idealne do siewu. Może jak padł na policję, to może ojciec poszedł przeżyta trochę. Dzisiaj zaczniemy chyba koradą. Chłopaki koszą kukurydzę w pełni, w sensie na kiszonkę oczywiście, bo u nas wszystko zielone. Ale muszę wam powiedzieć, że w tym roku dziki mi się raczej nie wsociły, przynajmniej na tych dotychczasowych polach, które czyścieliśmy, bo już czyścieliśmy, ale nie było czasu nagrywać, będę nagrywał, być może i Kacper będzie nagrywał na, słuchajcie, na drugim tym, na drugą pryzmę, będzie łatwiej, ponieważ ja ubijam, to nie ma czasu jechać na pole, połapać fajnych ujęć, ścieżkarni i tak dalej. Siemniczek, widzicie, ma testy od agromaszu. Głównie chodziło mi o połączenie go z ATO. Jaką decyzję trzeba będzie podjąć, czy to będzie SN, czy to właśnie będzie ATO. Ale widzicie, takie pola około 2 hektarów, czyli tam 60-80 załóżmy. Jeszcze dlatego się je, bo wcześniej miałem już uprawione swoim agregatem. Też po prostu no ATO dzwonią co chwilę, nie dają żyć. Nie. Ciężko by było nawracać, tak się bawić po prostu, uważam, na tych większych królach. Odzwonię wieczorem, bo teraz nie mogę rozmawiać, Piotrek. No. I tak to właśnie, słuchajcie, wygląda. No jest to w zasadzie jeszcze optymalny termin siewu. W zaleceniach mówią od 15 do 25
zluzować chyba linkę, bo on to jest na wstecznym, albo synchronizator już. Może synchronizator tak trzeszczy, ktoś z was, jeżeli taki przypadek ma, to niech podpowie. Będę wdzięczny. Tu wszystko nie ma luzu i może to jest sama linka, ale może już ci synchronizator mi... Bo tylko na wstecznym tak jest, zniknięcie nieraz jest słychać. Zagubiłem tym, co miałem powiedzieć. A, więc mówię, do tej ATO mnóstwo robienia ósemek bym miał, tak? A znajomy, który chce właśnie takie ATO-se kupić, na pokazach w Adramasusie mówiliśmy z chłopakami, że po prostu nowe przyszło, on przetestuje. Nie wiem, czy wam wspominałem, ma pola długie kilometr, więc dla niego to będzie bajka. Silnik taki już właśnie ma jak ten, więc te ATO by wchodziło w grę, nowe dla niego, im się spodoba, to od razu zostanie zapłacone i... I będzie miał zestawik fajny. Ja tym, a tym ATO też posieję na pewno, bo pszenicę mam większe kawałki i będziemy się, no widzicie, czyli już zaczyna, już zaczyna. Ja ale muszę zobaczyć, czy to nie gabry jeszcze sami, bo wiesz, może coś potrzebować? Nie. Zdecydowanie nie. Sobota, nie ma czasu na głupoty gadać. Wracając do terminu siewu jęczmienia, chcę wam powiedzieć, że no mój brat cioteczny, który właśnie te kupić też Esena, już posiał 10 jęczmień. No są i takie szkoły. Ale ja uważam, że zbyt wczesne siewy, ten mięsień jak jest ciepło, później podgoni, radzą się nam choroby grzybowe i jest to troszeczkę też bez sensu. Ryskać jeszcze na jesieni na grzyba i tak dalej, więc no, ten termin u mnie jest zachowany. No bo tak jak mówię, tak jak widzicie, 21, czyli do 20 praktycznie 4 dni. To ta pogoda też nam różnie pozwala, bo nadają deszcz. Już dzisiaj nawet po południu, więc nie wiem, ile uda mi się tego wszystkiego zasiać. No przyszedł się wczoraj po południa, ja się tu uprawiałem. Więc jak pobawimy się z... Zasiejemy sobie tym samym siewnikiem to, co pouprawiamy. To później zetniemy go z ATO i będziemy sobie atakować ATO. Jak pamiętacie, ten to ponad 9 ton. Miejmy nadzieję, że iriki w tym roku, oczywiście ten to też będzie siane, że iriki w tym roku nie zawiedzie. Jest to odmiana dwurzędowa wprawdzie, ale nie odbiega plonem od 6 rzędówek. On nawet w optymalnym teoretycznie zalecali, słuchajcie, siew 112 kg, ale mówię, to nie jest aż mocno wcześnie, więc 124 kg na hektar będzie w sam raz. Znajomy już zasiał jęczmień, zasiał 150, podejrzewam, że będzie 100, to tak mu wyszło po prostu. Grube zrobił czy jak? Mam nadzieję, że zobaczycie u mnie później ten jęczmień i będzie na pewno ok. W takiej normie wysiedli. To co, mam nadzieję, że widzimy się przy siebie Corrado Juli Boriusa, czy bo tym jęczmień zeszło było za dużo. Na razie siewniczkiem sieje się elegancko, że tak powiem. Pani idzie 60, to wiadomo, piachu gdzieś tam, koła się wyryło, z napędem też inaczej się sieje. Jest to gęsica talerzowa, sama daje to, że słuchajcie, no tylko kukurydzy wiadomo, że gdzieś tam się powyciągały jakieś agregaty, tak jak widać, pierdoły, bo tutaj się mi nic nie zapycha.
tylko śmiało mogę sobie jechać, nie przejmować się o nic. A słyszycie? Taki zgrzytek. Spróbuję linkę poluźnić, bo ona jest, powinna mieć już, a nie ma, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam, czy to coś da, czy po prostu to już jakiś synchronizator, gdzieś coś. Zamknę szybę, żeby było lepiej słychać. Witam Was drugiego dnia moich siewów agromaszem. Bez zestawu, czyli z samym siewnikiem. Wczoraj udało się posiać jęczmień. Zimy i przeżyto korado. Dzisiaj siejemy przeżyto Liborius, które kandyduje do medalu w tym roku. Chyba jeszcze, sorry, pszenica, ale nie pamiętam. W każdym razie na pewno Liborius. Sieję go co roku dlatego, bo jest to bardzo fajna odmiana. Pamiętacie, miałem na totalnych piaskach wtedy ponad 7 ton w zeszłym roku, który był fajny na Jastrzębi. Dlatego staram się to przeżyto co roku gdzieś siać na słabszych glebach. A korado nie kręciłem, bo korado, jak skończę to jeszcze na pole pojadę pomóc Kacprowi, bo chcę, żeby zobaczyć sobie, jak będzie różnica między zasiewem zwykłym, z starym, tradycyjnym poznaniakiem, a tym nowym siewnikiem. Będzie patrzył też na różnice, na wschody i tak dalej, i tak dalej. O, nie opuściłem tego znacznika. Z wrażenia chyba. Dobra, pojedziemy na pałę. Zawziąłem się. Powiedziałem, wiem mniej więcej jak jechać, także nie opuściłem zasznika, teraz pójdzie mi nie ten. Bo zakładałem kamerę i się zamotałem. Co? Nie rozumiem. Ale jak skrzynia jest ze skosa, to zanim dosieje, to wszystko wyjdzie, tak się wydaje. No, tak wczoraj ile zostało? Zostało 15 kilo, a się zdawało, że to kupę jest tego, nie? Zakładałem kamerę, zapomniałem włączyć ten, znacznika opuścić. Ale pojadę, to mniej więcej wiem, jak jest. Już jakiś czas sieje, więc na pewno raczej nie ominę. Co najwyżej nadłożę troszeczkę sobie, powiem, na kupę. Spojrzymy, czy to dobrze idzie. Idzie z wrażenia wszystko. O, na pewno będzie dobrze. Czy zająłem kamerą, a nie znacznikiem. No pierwszy raz mi się wydarzyło. Ale cóż, się musi dać, bo byłoby nudno. No chodzi na siebie, także jest ok. Wczoraj zasiał sporo więcej, ale no, takie chmurki z deszczem chodziły i popadały, więc już nie zdążyłem. Tak jak mówię, będziemy z Kacprem siedli u niego korado, to powstanie inny materiał. No tutaj co, no zbieram się na opowiedzenie tej całej mojej historii związanej z przestępstwem, z policją i z prokuraturą, ale myślę, że zrobię to swobodnie. Jutro będę ciął drugą pryzmę kukurydzy, przynajmniej takie są zamiary. To na spokoju, wbijając pryzmę, Wam o tym opowiem. Szkoda, że nie będzie, nie wiem, to tam będzie, może Kacper coś jest chory, ale może da radę nagrać na polu. Ja pewnie będę ubijał, o co chodzi, bo wczoraj maszyna klęknęła Gabrysiowi, 900-ka. W sumie to jest, nie wiem, 3-letnia maszyna, góra 4-letnia. Traciła moc, przerywała, szarpała trochę coś. Taki zaworek, jaki zwijali przy pompie
Kit, więc okazało się, że nie, zabrali ją ciężarówką na lawecie na bazę i ma drugą maszynę, przywieźli się drugą, chyba 850, także no nie będzie to ładna, która była w zeszłym roku, będzie trochę gorsza, no ale nie na pewno równie dobrze. Chodzi o sam zasadę cięcia, zresztą maszyna też jest zła. Teraz wyjdę sobie, spojrzę, jak to wygląda, tam ojciec patrzył, ale on też nie ma jakby doświadczenia, ile to, jak to wygląda. A wygląda to czasami, słuchajcie, tak, że to skrzynia jest ze skosa, wydaje się dużo zostało, też tak mi się wczoraj wydawało, a jednak tylko 15 kilo było, nie? Także no tu niby jeszcze sporo jest. No ale według normy wysiewu tak nam tutaj zrobiliśmy, że powinno zostać na pewno, ale ile nie wiadomo. Ja na spokojnie sieję sobie dalej, słuchajcie. I teraz a nie będę w kółko gadał tego samego, gdzieś tam widzimy się u Kacpra. Razem się to doklei, siewniczek bardzo fajnie się jak na ten moment. Zresztą wiadomo, no nowy nie jest, tak, bo on jest tam, to jest testówka, gdzieś tam gnieciony, gdzieś tam też lekko go dotknął tam, tu. Ale praktycznie możemy powiedzieć, że nowy prawie, więc jest, robi się super. Także albo widzimy się u Kacpra, albo później się. Trzymajcie się, ja sobie Red Bullika. Bo dzisiaj zaspany, coś jestem, skosztuję. Biorę się dalej. Hej, hej.